Jesteśmy na konferencji List do Filemona 8 w Wiśle. Mamy teraz przyjemność przeprowadzić rozmowę z pastorem Piotrem Wisełką, który jest naczelnym kapelanem więziennym Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Dlaczego wybór miejsca tej konferencji pod akurat na Wisłę w tym roku? Jako naczelny kapelan organizuję dwa rodzaje konferencji. Konferencje dla usługujących w więzieniach, dla kapelanów. I te zazwyczaj są na wiosnę, co dwa lata. I one są organizowane w ośrodkach doskonalenia kadr służby więziennej. Tam organizujemy te konferencje, administracja więzienna nam pomaga je organizować, czasem nawet finansowo wspiera. Natomiast drugi rodzaj konferencji to konferencje List do Filemona. W tym roku jest List do Filemona 8. I tak się składa, że prawie każdą konferencję pomaga mi zorganizować jakiś zbór lub jakaś grupa zborów. I tak konferencja List do Filemona była kilka razy w Wielkopolsce, dwa razy była na Pomorzu, raz w Radomsku i właśnie tym razem w Wiśle. Czyli pojawiła się taka myśl w zeszłym roku na konferencji List do Filemona, że poprosimy zbory regionu Śląska Cieszyńskiego i kapelana okręgowego tutejszego, brata Korneliusza Ilczuka, żeby konferencja była zorganizowana właśnie tutaj. I to jest bardzo dobra sytuacja, dlatego że po pierwsze spotykamy się w różnych regionach Polski. Jeśli zbory w tym uczestniczą, to są w jakiś sposób zachęcone różne zbory. A poza tym ja nie muszę tego robić sam, jako naczelny kapelan, ewentualnie z pomocą swojego zboru, ale różne zbory w różnych częściach Polski mi w tym pomagają. I już myślimy o tym, żeby w przyszłym roku konferencja List do Filemona 9, tak, żeby się odbyła w Warszawie lub w okolicy Warszawy. A tym razem właśnie padło na Wisłę, zbory tego regionu pomagają, nie żałujemy, bo po pierwsze właśnie bracia się tutaj spisali na medal, bardzo dobrze to jest przygotowane, miejsce jest piękne, no i Wisła jest wspaniałym miejscem, także szczególne Boże błogosławieństwo. Jaki jest cel organizowania tego typu konferencji? Na początek zacząłem zbierać właśnie usługujących, kapelanów i różnych wolontariuszy, aby ich instruować, wyposażać, modlić się o służbę. Natomiast później pomyślałem, że dobrą rzeczą by było gromadzić tych, którzy nawrócili się w więzieniu i którzy są w różnych kościołach, w różnych zborach, w różnych wspólnotach. I w 2004 roku zebrałem taką grupę ludzi w Poznaniu. Było wtedy kilkanaście osób tylko. W roku 2005 nie zorganizowaliśmy z przyczyn obiektywnych, natomiast w 2006 zostało zorganizowane na Pomorzu i tam po raz pierwszy taką konferencję nazwano List do Filemona. No i od tego czasu zaczęliśmy mówić List do Filemona 2, 3, 4, 5, 6 i w tym roku jest 8. Pytanie brzmiało, w jakim celu się organizuje, tak? Więc pomyślałem, że trzeba zbierać tych ludzi, którzy są owocem służby misji więziennej i to powinny być dla nich takie dni skupienia. Podobnie jak Misja Nowa Nadzieja ma dni skupienia dla byłych alkoholików, tak my zaczęliśmy robić dni skupienia dla byłych więźniów i jak można się zorientować z przebiegu tej konferencji, to rzeczywiście ma sens. Dlaczego nazwa brzmi akurat List do Filemona? Paweł napisał List do Filemona o życzliwe przyjęcie Onezyma. Ja to mówię współczesnym językiem, że to było tak. Paweł siedział w więzieniu za Ewangelię i do jego celi dokwaterowali niejakiego Onezyma, łobuza, który okradł swojego pana i później uciekł. No i trudno by było siedzieć w jednej celi z Pawłem i się nie nawrócić. Onezym się nawrócił i teraz, kiedy wychodzi na wolność, Paweł pisze do swojego przyjaciela Filemona i prosi go o życzliwe przyjęcie owego Onezyma. I nam zależy na tym, żeby ludzie, którzy opuszczają więzienia, byli życzliwie przyjęci przez Kościół. Napięcie jest w dwóch kierunkach, bo byli więźniowie mają czasem wygórowane oczekiwania, czasem niewłaściwie się zachowują, czasem mają te roszczeniowe pretensje i to blokuje Kościół. A Kościół też z początku się boi, łapią się ludzie za portfele, jak się pojawia były więzień. I to kosztuje czas. Na przykład w moim zborze, tak jak mówiłem wczoraj, około 2,5% populacji to dawni więźniowie. Jeszcze nie tak dużo jak w Białorusi, jak dzisiaj słyszeliśmy. Natomiast już gdzieś zbór się przyzwyczaił.
wie, jakim językiem rozmawiać, wie, czy dawać pieniądze, czy lepiej się pomodlić, czy może zaproponować, że znam kogoś, kto może ci udzielić pracy, czy coś w tym rodzaju. Także to kosztuje czas, to jest pewien proces i dlatego w liście do Filemona zależy nam na tym, żeby była ta asymilacja byłych skazanych przez zbory, a ci skazani, którzy wchodzą do zboru, żeby we właściwy sposób do tego zboru weszli. I dlatego taki, a nie inny temat był dzisiejszy wykład do południa. Ja myślę, że to było bardzo cenne, kiedy w taki sposób było wykładane o Kościele i naszym w nim miejscu. W jaki sposób właśnie Kościół, zbór powinien zareagować, czy co może dać byłemu więźniowi? Przede wszystkim dać trochę ciepła. Wiemy, że ludzie potrzebują akceptacji, więc dobry dzień dobry już dużo znaczy. Różne zbory są wyposażone w to. Jeżeli zbory mają jakieś zaplecze, że mogą udzielić jakiegoś pokoju gościnnego czy jakiejś innej pomocy, wszystko w zasadzie jest możliwe, żeby zrobić i to jest wykorzystywane. Natomiast w moim odczuciu liczy się taka autentyczność, bo nie sztuka na przykład stworzyć dom dla byłych więźniów, ośrodek dla byłych więźniów i on opuszcza jedną celę, i tak naprawdę wpakują go w drugą celę. Tam miał jeden regulamin, tu ma drugi regulamin, tak? Więc to nie jest takie proste, że niejako odorganizujmy ich, odizolujmy ich od zboru, bo oni są trudni, zróbmy dla nich jakieś miejsce. Myślę, że bardzo i bardziej naturalnym jest, kiedy oni są wśród nas, kiedy obserwują nasze zachowania. Idealnym systemem byłoby, gdyby mogli gdzieś w domu z jakąś rodziną być, przypatrzyć się normalnemu życiu. No to nie jest do końca możliwe, ale ja podam jeden przykład tylko. W kwietniu wychodził na wolność chłopak i załatwiłem dla niego stancję. Stancja była w takim domu w części Szeregowca, gdzie mieszkali sami wierzący ludzie. I on tam dostał zapłacone przez Kościół na jeden miesiąc za jeden pokój. I on wrósł w tą wspólnotę, znalazł też pracę, był bardzo zdeterminowany, od świtu do zmroku siedział w internecie i w końcu znalazł pracę. I to było lepszym błogosławieństwem. Z jednej strony były te pieniądze wyłożone, że za jeden miesiąc ten pokój był opłacony. Później już zarobił pieniądze i na następny miesiąc zapłacił. Natomiast przyjaciele, koledzy, którzy mieszkali na stacji, byli ludźmi wierzącymi. Nawet jeśli relacje nie były bardzo głębokie, to przynajmniej nie były to relacje z ludźmi, którzy pociągnęliby go czy do alkoholu, czy do jakichś złych rzeczy. Także różnie to się robi, ale po prostu się robi. I to bardziej owocuje niż zrobić jakieś getta dla... Jestem przeciwny właśnie takim gettom czy super ośrodkom, czy coś w tym rodzaju. Lepiej, żeby ci wierzący dawni wierzący, przebywali z wierzącymi ludźmi z Kościoła. Gdzie można znaleźć jakieś bliższe informacje, czy dowiedzieć się czegoś więcej na temat służby misji więziennej? Na stronie internetowej Kościoła Zieloświątkowego, tam gdzie są misje, jest odnośnik na stronę internetową misji więziennej, ona jest bardzo uboga. Mam nadzieję, że po tym Filemonie pojawi się bogaty reportaż. Ale ogólnie informacja, gdzie e-mail, gdzie można dzwonić i tak dalej na stronie internetowej Kościoła Zieloświątkowego jest. Nie działamy, nie mamy wielkiej promocji w sensie czy strony internetowej, czy jakichś materiałów takich drukowanych, natomiast myślę, że po prostu jesteśmy obecni w życiu więzień i w życiu zborów i to jest, myślę, najlepszym takim punktem kontaktowym. Proszę sobie wyobrazić, że w Polsce jest około 200 jednostek penitencjarnych, zakładów, karnych, aresztów, czy szpitali więziennych. Jest też 200, chyba już teraz 20 albo 30 zborów Kościoła Zieloświątkowego, czyli mniej więcej liczba więzień i zborów jest taka sama. I my jako Kościół Zieloświątkowy, według mojej oceny, jesteśmy w jakichś 60-70 jednostkach penitencjarnych, czyli jeszcze trochę będziemy prawie w połowie jednostek. Nie? Także to już świadczy o naszym udziale w życiu więzień. I co jest też fantastyczne, jako Kościół denominacyjny, mamy tą strukturę jakby w całym kraju. Jest tego typu sytuacja, że jeżeli więzień przewożony jest z jednego zakładu do drugiego, gdzie był objęty naszym posługiwaniem, to on przyjeżdżając do konkretnego zakładu od razu pytał Kościół Zieloświątkowy. I wtedy mu dział penitencjarny odpowiada, jest albo nie ma. Jak jest, to go zapisują na spotkania. A jak nie ma, a taki skazany jest zdeterminowany,
To jest fantastyczna sytuacja, dlatego że przepisy o odbywaniu kary pozbawienia wolności i przepisy o posługach religijnych stanowią, że jeśli skazany domaga się posługi jakiegoś kościoła, jakiegoś wyznania, to dyrekcja musi mu to zabezpieczyć. Wobec tego powstaje tego sytuacja, że dyrektor konkretnej jednostki telefonuje do najbliższego pastora z prośbą o posługę. A z kolei tenże pastor telefonuje do mnie i pyta, jak to się robi. I ja instruuję, pomagam i mamy o jedno więzienie więcej, powiedzmy, w Polsce obsługiwane przez Kościół Zielonego. Ja przepraszam, że używam takiej terminologii fachowej, bo w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości mówi się o posługach, my świadczymy posługi, patrzymy na to jako misja, ale w języku prawniczym jest to posługa religijna i ją po prostu świadczymy. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Dziękuję.